Cześć kochani, z tej strony Jess, witam Cię na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zabieram Was do prawdziwej mojej pracy, którą się zajmuję od 15 lat. Dzisiaj nie tylko heelsy, bo cały czas na kanale mamy heelsy. Dzisiaj lecimy z Funky Flava. Połowę dnia mamy wypakowaną po brzegi, więc zabieram Was ze sobą. Let's go! Jesteśmy właśnie w samochodzie, jest z nami też Julka, więc jedziemy zaraz, właśnie teraz, jedziemy do MOK-u i tam będziemy z naszymi tancerzami podczas 15-lecia fundacji. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się super udało. Pod MOK-iem czekamy na tancerzy, zbierają się powoli. Póki co jest, wiecie, rozgardiasz, każdy się zbiera, zaraz zaczynamy galę, niektórzy się stresują, także też zaraz zobaczycie, jak to wygląda w momencie, kiedy się jest opiekunem właśnie naszych tancerzy. Także dzisiaj jedna z 10 ról, którą będziemy przyjmować podczas tego vloga. Tam ktoś siedzi i musimy ją zabrać. Zapraszam Cię do szatni, bo później Cię nie zgarniemy, a o 17 tańczyć. Dobrze, tylko poczekam za koleżanką, okej? Okay? Aha, dobra, no. Dobra, to wy się i napisz i w razie czego... Myślałem, że mnie będzie straszysz na wideo. Już tak podchodziłem jak taki ninja. Przyjechaliśmy po pokazach, słuchajcie, strasznie mnie to wymęczyło, widzieliście ile ich było, każdy miał 10 tysięcy pytań, plus jeszcze dopilnowanie, żeby to wszystko się pospinało, ale było super, daliśmy radę, jesteśmy już w studio, ale zaraz lecimy dalej. Jedziemy odebrać Sebastiana, który dzisiaj prowadzi u nas zajęcia z cyklu Training Sessions, więc tak naprawdę obrócę się dwa razy, ogarniemy kilka rzeczy i jedziemy na PKP. Lecimy po Sebastiana na PKP i właśnie już planujemy tak naprawdę rzeczy, które będą w wakacje i chciałabym, żeby były te zdjęcia, jakbyśmy je robili w wakacje w stylu streetowym takim, urban. Jak trzaśniemy, to będzie na kamerze. Więc właśnie, żeby to było dla wszystkich uczestników. Taka sesja i żebyśmy to zrobili takim editorial, coś takiego, nie? Lifestyle'owe foty. Tam jest fajna infrastruktura, bo mamy boiska do kosza, dużo zieleni, w ogóle duże takie fajne przestrzenie. Jest w ogóle taki basen kolorowy fajny, więc możemy tam fajnie pokombinować. Wow, to ten pan z plakatu. Zaraz zaczynamy zajęcia, ja się przebieram. Zjadłam w końcu obiad o godzinie 18:50. Jadłam obiad, także jest dobrze. Chwilę siądziemy, ogarniemy kilka rzeczy w ofisie i potem wskakuję w trampożki i zaczynamy trening. Ja dzisiaj też biorę lekcję. Sebastian też biorę lekcję. Więc jak widzicie, inni już się szykują na zajęcia i przeważnie to właśnie tak jest, że jeszcze mam kilka rzeczy do ogarnięcia tutaj. I albo zdążę się przebrać i wskoczyć na salę po całym dniu, no albo na przykład dostanę telefon, czy dostanę maila, który wymaga szybkiej odpowiedzi, przeorania kilku jakichś tam arkuszy czy dokumentów. No i to wygląda różnie, ale nie narzekam. Jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że tyle się u nas dzieje, tak jak sami dzisiaj widzicie. Także naprawdę jest sztos. Siema, jestem Seba, dzisiaj prowadzę zajęcia w Funky Flava. Jest sold out, więc będzie super! Thank you.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vloga. Jak widzicie, było bardzo intensywnie. My już się zwijamy ze studio. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę i dawajcie mi znać w komentarzach, jakie treści chcielibyście widzieć więcej. Do zobaczenia w przyszłą środę.